Siemaneczko, ja jestem Pepol, a dzisiaj pokażę Wam kompilację kilku domów opuszczonych już dawno temu. Niestety, tutaj jest troszeczkę inaczej. Większość tych domów jest już zajęta przez bezdomnych. Zobaczcie sami. Tutaj łóżko małżeńskie. Wiem, że jest tu jeszcze jedno piętro. Teraz tam zajrzymy. Wow! No powiem Wam, że wypas. Zobaczcie, zadomowili się tutaj na stałe. To nie jest chwilowe. Mają nawet butle z gazem. Śniadanie zjedli i ruszyli w teren. To chyba dziecięcy pokój. No nieźle, nieźle. Pralnia. Zobaczcie, kuchenka. Wystarczy tylko podpiąć pod butlę i gotowe. Spróbujemy tędy przejść. O, tędy normalnie można wejść i wyjść na legalu. Drzwi gerda. Tutaj zbierają sobie puszki, które następnie sprzedają. Wózek z Biedronki. Tu akurat niedaleko jest Biedronka, dlatego od razu mają swój wózek prywatny. Wejdziemy na zewnątrz. Wejście. Powiem Wam, że ci bezdomni mieszkają w lepszym domu niż nie jeden przeciętny człowiek. Jest naprawdę w dość dobrym stanie ten dom. Garaże. Lecę zobaczyć jeszcze kilka innych domów, które również zobaczycie w tym odcinku. Zapraszam. Ewidentnie tu ktoś pomieszkuje, mimo to, że od bardzo dawna budynek jest opuszczony.
A tu co kopali? Nie mam pojęcia. Nawet deski zostały powyrywane. Niewiele zostało już z tego budynku. Jak widzicie, do połowy rozebrane piece kaflowe. Tu już prawie nic nie ma. Jedynie z tego co widać, to na parterze jest jakieś wyposażenie. Tu zostało już wszystko zdemontowane. Zróbmy rzut oka z góry. Tam gdzie stoi mój rower. Mam nadzieję, że jeszcze stoi. Jest jeszcze wyższe piętro. Schody już przegnite. Nie wiem czy iść tam w ogóle. Zobaczcie, że się obsunęły już trochę. Nie będę tam szedł. Za duże ryzyko. Skoro pod własnym ciężarem się obsunęły na dół, pode mną się zawalą na 100%. A tam tylko jest poddasze. W połowie lutego 2019 roku już po raz piąty przeprowadzono ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Na terenie całej Polski z pomocą środków pomocy społecznej, organizacji porządkowych, wolontariuszy oraz strażników gminy miejskiej i policji w Polsce jest aktualnie 30 330 osób bezdomnych. 83% stanowią mężczyźni, a pozostałe 17% kobiety. Największa liczba bezdomnych została odnotowana w województwie mazowieckim, bo aż 4287 osób. Z rozmów przeprowadzonych z bezdomnymi wynika, że najczęstszą przyczyną bezdomności jest konflikt rodzinny. Na drugim miejscu jest uzależnienie, a dalej eksmisje i wymeldowania. Dobrą wiadomością jest to, że liczba bezdomnych spada. Teraz się tak zastanawiam, czy to dobrze, że bezdomni zajmują te pustostany i zapobiegają dalszemu grabieniu? Czy to właśnie oni są winni zaśmiecaniu tych opuszczonych domów, w których często wybuchają pożary podczas libacji alkoholowych? Napiszcie pod filmem, co o tym myślicie, a ja pokażę Wam resztę pomieszczeń z tej kamienicy. Wysypisko. Kolejne
kolejne wyjście jest. Śmierdzi tu żulami. Poza tym nie ma tutaj nic fajnego. Ale buty mają fajne. Proszę zobaczyć, jak się powodzi. Chyba mój rozmiar. Zawijam się stąd. Nie ma nic ciekawego. Kolejny domek i znów jest zamieszkany przez bezdomnych. Ten trochę lepiej wygląda, jednak nie zmienia faktu, że zmienił właściciela. Sami zobaczcie. Widać, że to są wierzący bezdomni. Obrazki, krzyżyki, wszystko jest. Idę zobaczyć, czy rower stoi jeszcze. Stoi. O! Mamy jakąś cenną rzecz, aparat Canona. Z pewnością już nie działa. Cały jest rozkręcony, rozwalony. Sześćdziesiąt trzydzieści Nokia. A tu mamy jeszcze parter. Nic ciekawego. Prócz
portfela. Pewnie skradziony i tutaj ktoś porzucił. Tu jeszcze jakaś chatka. Ledwo stoi. Zobaczcie. Dobra. Zawijam się. Tutaj również nie ma nic ciekawego, na czym by szło zawiesić oko na dłużej.